Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. No i, panie Talar, no, potrzebuję pomocy. Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko. Powiedz grabarzowi, że nic mi nie jest winien. Powinien być kurewsko wdzięczny. Dzięki. Stara. Mogę iść na cmentarz, no w końcu. No to... Cicho. Fleder tylko tu jest. Fleder mnie nie interesuje w tej chwili. Ale w ogóle mogę powiedzieć Vincentowi, że jest niewinny, czy dupa? W kości... Berengar nie żyje, zwykła Wesemira, przekażę mu bla bla bla. Duperele. Tu muszę iść, dobra. Spać mi się chce. W końcu. A jaki mam quest w ogóle wyznaczony? Aha, to. Muszę zdobyć ostatnią. Wdzięczność grabarza. Idziemy do grabarza. To nas w tej chwili tylko interesuje. No i w końcu na ten cmentarz mogę wejść. No, dziękuję ci. Jeden quest szani, zobaczcie, ile się wydarzyło. Oczywiście go tu nie ma teraz, no, bo jest noc, nie? Ja pierdzielę. Teraz się muszę iść przespać. I znowu jak się prześpię, muszę tu wrócić. Mi się chce. Nienawidzę. Nienawidzę po prostu. No ale jak trzeba, to trzeba. No nic na to nie poradzimy. Bijcie się z Plederem. Nie mam zamiaru się nim bić. No ale muszę oczywiście. Zabijcie go. Ale w ogóle... Panie Gerwant. Weź się pan ogarnij trochę. Odrąbię ci łeb! Spotkałeś swoją śmierć! No i dobra. Super. Nie, nie, nie! Nikomu nie zrobiłam krzywdy! Dlaczego zawsze musi mnie to spotykać? Ja nie chciałem z nimi walczyć, no ale trudno. Jak trzeba. To trudno się. Odejdź, albo zdzielę cię pochodnią. No. Zobaj ten miecz. Jezu, ten też. Zabij go. Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? Daj mi wejść. O, jak boli. Dobra, chodź tu, bo widzę, że to się nie skończy dobrze. Odejdź, albo... Bezi? Bezi! Dobra. Przykro mi, ale musiałem was zabić. Nie było wyjścia. Karcz masz. Ja chcę się tylko przespać. Tyle. Bogowie, dodaj! Chcę. Dawaj pokój. Szybko. Ja nie chciałem tego przecież. Do rana. Wszyscy mnie dzisiaj wkurzają. No dobra.
Bierz się jak baba! Wszyscy mnie dzisiaj wkurzają. Super. Co tu się wydarzyło? Witaj, biały wilku. Szukałem cię. Kim jesteś? Łowcą głów, jak świętej pamięci Bonhart. I niestety jestem tu, jakby to powiedzieć, służbowo. Nie znam żadnego Bonharta. Mogę spytać, kto zapłacił za moją głowę? Nie, kodeks zabrania. Mogę zdradzić zleceniodawcę tylko na jego wyraźne życzenie, a takowego nie było. Ale możesz się dowiedzieć, za co jesteś ścigany. Mianowicie za zabójstwo strażnika miejskiego. Chcesz wiedzieć, ile jest wart wiedźmiński łeb? Interesuje mnie raczej, ile mam zapłacić za dowody mojej niewinności. 1000 orenów. Dobra. Chcesz, dołączę twój medal. Serio? Chcesz się chłopie bić? Nie mogę go trafić w ogóle. Dobra. No nie mogę ich trafić, serio. Serio? Aha. Dobra, miałem jakiś autozapis. Plus. Czy zabicie strażnika miejskiego? Aha. Fajnie, a tego to nie wiedziałem, nawet wam powiem szczerze. Ale spoko, czegoś się człowiek chociaż dowiedział. O, wyszedłem na dnie. Nie moja wina, wszystko przez tego Fledera, że się tam pojawił. To mu kazał. Idem. Idem się jeszcze raz przespać. W spokoju. Moja głowa. Strażnika miejskiego, serio. I jaja mnie swędzą. No bijcie się z nim, bijcie. Serio? Nie. Śmierdzący! Bijcie się z nim, proszę was. Zaraz przestaniesz być tak. Odejdź, albo zdzielę cię pochodnią. Kuźwa. Chodźcie tu. Dajcie zabić tego Fledera, Jezu. Potwory w ogóle ich bije, nie? Mieczem. Dobra. Jeszcze jeden. Bezi, spokojnie. Dobra. Dziękuję. Nie miałem wina, oni za każdym razem się podkładają mi. Co? Daj pokój. O Jezu. No i straciliśmy już prawie 10 minut odcinka tak naprawdę. Pięść mnie świeżbie. Żadne. Ale dobra. No, już, już, stawaj, stawaj, szybciej. Nie ma czasu na zabawy teraz. Jaja mnie swędzą. Super.
mi nie szuka. Bardzo dobrze. Dobra. Grabarz, dawaj mnie wychodzenie na cmentarz. Tylko to mnie w tych chwili. No, ta wiadomość. Nie wyłączę tego telefonu nigdy. A cóż to? Hej! O co? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja. A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To możliwe? Tak. Wykupiłem je od niego. Ale musisz mi pomóc. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Bywaj. Tara. W końcu. W końcu na cmentarz wejdę. Nie sądziłem, że będę takie kurde zadowolony, że na cmentarz wchodzę, no? Widać. Zacznijmy od lewej strony. Ciało, siłka, bla bla bla. Tu nie ma. Brama do wyzimy handlowej. Bla bla bla. Czego szukamy dokładnie? Jaki mamy quest tutaj wyrobany? Nie tajemnicza zwierzę znowu jest oznaczona. Mogę już wejść na cmentarz, dobra. I to muszę się rozejrzeć teraz na cmentarz, to tu jest gramy. Spróbujmy od tej prawej strony. O, oreny. To mi się przyda. Jaskółcze ziele też bardzo się przyda. Cyk. 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 Kufel jakiś. Mięsiwo jakieś kolejne. Jaskółcze ziele. Kurczę ziele. Bronie oko. Tu jeszcze coś mamy. Jaskółcze ziele. Tu jakieś krypty wejścia nie powinno być w ogóle? Czy się tak zapytam? Kurczę ziele. Tam chyba jest. Zimejka. Tu jest jakaś rzeźba, patrzcie. Aha. No to ciekawe, ciekawe. Ciało osiłka tu jest jakieś. Karwasz, kimżeś ty jest? Dawać. Bronie oko się przyda. Dobra, wchodzimy do krypty w takim bądź razie. Co tu ciekawego się dowiemy? Ale wypadałoby tu kota wypić. Mam pana kota jakiegoś? Mam. Tara. Oreny. Ładnie. Ładnie, panie Gulu, bardzo ładnie się pan podstawił.
Podoba mi się takie zachowanie z waszej strony. Cyk. To jest cukierek. Dobrze, że cukierek to przegrać. Dobra. No już ładny schodzą. Grawer tam jest. O, proszę. Ale najpierw pójdziemy w prawo. To co tu mamy? Gula. I bardzo ładnie, panie gulu. Ja tu w ogóle się poziom powoli za chwilę zrobi, no. Podobają, mnie się podobają. Co tu się dzieje? Gul. Szybko schowam to gulę. No i ładnie, kosz. Mamy jakieś duperele. O, tutaj ta korda farda białego to chyba był. Się nie mylę. Aj. Blokuje się. Stara skrzynia. 1, 7, 10. Zaraz kichnę chyba. O, ktoś nadchodzi. Weź ten czarny proszek, wywal. 5, 15. To jest dobrze. Przesadło mi niepotrzebne. Że się tak wypowiem. Oreny? Pewnie, że dawać oreny. Oreny potrzebna rzecz. Szachmat. Czy coś tu mamy? Chyba nie. Tutaj mamy jeszcze kufer. Siarka. Rozwór tęciowy. I oreny. Elo? A wiedziałem, że coś tu będzie. Tyk. Kolejny gul pokonany. W ogóle to już nie stanowią problemu. W tymi archesporami się bardzo martwię, że nie uda mi się tak jakbym chciał to tam je pokonać. Dobra, tędy wracamy. Tu mamy Graveira. Tu jeszcze coś jest, nie? Rozszarpane ciało. Gitara. Jezu, to z tym miejscem to jest masakra w tym ekwipunku. Niczego nie można wziąć, żeby jakbyś chciał sobie sprzedawać. Krzesiwo mogę. O, gul. Chodźcie, chodźcie. Ekst zawsze potrzebny. Dużo może nie dajecie, no ale zawsze coś, nie? Idę dalej, zobaczę co tu mamy ciekawego. Tu już nic. No nie, w ogóle się cofam, super. O, a tu co? Krypta. Algul, o kurwa. Ładnie. Szczątki. Kość Algula. Szkielet. Co pan szkielet ma sobie? Czarny proch oczywiście. Nic nadzwyczajnego po prostu. Alkohole możecie mi dać i nic więcej. Co tutaj mamy jeszcze? Strzałka i tyle. Dobra, no to idziemy tam, gdzie ten Graveir jest. Bo tylko to nam pozostało już. O Jezu, zgubiłem się. Nie tędy droga. Wiecie.
To lecimy w tą i odbijamy ta sprawo. Tutaj mamy pana Graveira. Bum. Guten! Ile ich tu jest, panie? Weź tryb, może ten włącz. O nie, zaczyna się problem. Houston, mamy problem. O, wiemy go. Zajebiście. Powiem wam, ledwo, ledwo. Ciało Raymonda, o proszę. Dobrze, żeście nie żarły jeszcze tego. Cyk. Cyk. Jeszcze sobie przeszukam wszystko, ołtarz. O, to się tu stało, ciemno, panie. No i... Otóż mamy to. Nie stawić trzeba albo poszukać wsparcia u kogoś niesłusznych. I oddać mu klucz. To zrobimy to od razu. Może podjem sobie coś, bo mam tych kurczaków, chlebów z kurczakiem pełno. Się to trochę... Żyćko mnie tutaj. No, powiem wam, niewesoła sytuacja. Wychodzimy z tego cmentarza. No, niestety, pan Raymond za mocno zaangażował się w śledztwo i oto są tego efekty. Najpierw oddamy grabarzowi to, co musimy, czyli klucz, i powiem mu o naszym odkryciu. Panie grabarzu. O co chodzi? Trzeba wam czego? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista. Przywódca Salamandry. Dobra. Czy teraz po kolei do każdego trzeba łazić i mówić mu, że mam dowód jego niewinności, tak? Tak zrobimy. Zaczniemy od Vincenta. Mam nadzieję. Kalkstein między innymi też był niewinny. Baranina też. Widziała kuma wjazd wielkiego mistrza do miasta? Widziała. O czym wybiadolicie znowu? Dobra. Idziemy wpierw do Vincenta. Mam nadzieję, że chłop się nie będzie gniewał, że go miałem pod widokiem i go oskarżałem. O co chodzi, Wiedźminie? Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem Salamandry. Wierz mi, Wiedźminie, że kto jak kto, ale Raymond ma wystarczająco dużo powodów, by nienawidzić Salamandry. Poza tym ich dowódcą jest Javed. Otóż to. Javed i Raymond to ta sama osoba. Jakiś czas temu Salamandra zamordowała prawdziwego detektywa. Od tamtej pory Javed, ukryty pod magiczną iluzją, swobodnie realizuje swoje cele. Korzystając z dobrego imienia Raymonda. Jak do tego doszedłeś? Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument śledczego. Zatem Raymond... O, już niedługo pełnia. Będę go miał na oku. Załatwię robotę papierkową, pozwolenie na akcję i tym podobne. Trochę to potrwa. Co pełnia ma z tym wspólnego? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. Cierpliwości, Wiedźminie, zamkniemy drania, ale wszystko w swoim czasie. Znasz powiedzenie, chcesz, żeby coś było zrobione dobrze,
Zrób to sam. Co masz na myśli? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. A, byłbym zapomniał. Jeśli to prawda, a coś mnie mówi, że tak, to muszę przyznać, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Geralt. Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on. Wie. Otóż jak do... Drogo, za... co pełne. Znasz, co masz. Zupę. A. Bywaj. Dobra. Przekonałem się, że Vincent Mais nie pracuje. Teraz Kalkstein. Kolejny. O, talenty. Co on, szalony? Na starości teraz się idziemy zachciało? Do Kalksteina. No, mówiłam Modurniowi jednemu, że na ulicach przecież buje. Panie Kalkstein, gdzie pan jest? Proszę się mnie tu jawić, panie Kalkstein. Kto przejmie? Dobra. Tu jesteś. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak, mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. Najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Bywaj. Dobra. Kalkstein też oczyszczony. I teraz tak. Baranina jeszcze został nam na pewno. Chcę to załatwić od razu za jednym zamachem wszystko. Żeby 10 razy nie latać tam i z powrotem. Czyli jeszcze baranina i myślę, że będzie Gites wtedy. Świetny plan. Dobra. Muszę znaleźć sposób na... No dobra, właś. Panie Baranina. Czego chcesz, biały wilku? Co słychać? Stary... A nie, z baraniną nie mogę? Dom detektywa. Czyli co? Poczekaj, tajemnicza wieża. Muszę zdobyć jeszcze jedną sefirę. Poszukiwany. Dobra, czas do detektywa iść. Pogadać z nim, zobaczymy, co on mi ciekawego powie. Nie bawię się tak. Jak nie, jak się bawisz, to kłamiesz. Idę do detektywa. I co on mi powie ciekawego? Zobaczymy. Tak? Jestem gotów zająć się baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. Mamy to, dobra. To lecimy do baraniny, czy co? Przynosisz ze tak, no muszę mu powiedzieć, że musi zniknąć. Nie bawię się tak. Mogę w ogóle teraz z baraniną w ogóle pogadać co tak? Żeby zniknął na jakiś czas? O co chodzi?
No dobra, właź. Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Rozpracowałem Javeda. Świetnie. Zaraz skrzyknę ekipę. Moi chłopcy aż się palą, żeby komuś dopierdolić. Zaczekaj. Wolałbym, żebyś zginął. Geralt, czy od tych rewelacji nie pomieszało ci się w głowie? Wysłuchaj mnie. Javed zamordował Raymonda. Podszywa się teraz pod niego za pomocą zaklęcia iluzji. Próbował mną manipulować, żebym cię zabił. Byłoby mu to bardzo na rękę. Powiem mu, że cię sprzątnąłem. Musisz jednak pozostać w ukryciu, nie wychylać się przez jakiś czas. Jeśli twoi chłopcy spróbują go zaatakować, po prostu zwieje. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem, może wymyśli coś pożytecznego. Aha. Dobra robota, wilku. Bywaj. A gitara. Mamy to. I teraz znowu wracamy się do, no, do pana detektywa. Dobre. No wiadomo, jak stałem, nie podoba mi się to. Dobra, ja muszę kończyć odcinek, bo zaraz pewnie mi wykrzyczy tego Wiedźmina. Na moim życiu on coś tak nie działa poprawnie, tak jak powinien. Zrobię w ogóle zapis. Dla pewności. Tak? Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc... Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży, albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Raymond będzie na mnie czekał pod wieżą na bagnach. Na obeliskach i wejść do wieży, super. Gitara. Co muszę teraz zrobić? Do Kalksteina pewnie. Idę do Kalksteina szybko. I to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobię dzisiaj w odcinku. I na następnym odcinku udajemy się na bagna. Nie mogę się już doczekać walki. Bagna i będzie walka. Z naszym panem. Kalkstein, mamy go. Jak dostać... Wyjdź zachodnią bramą na groble. Bywaj. Aha, ty mi nic nie powiesz, dobra. To ja w tym momencie będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenia. I w następnym odcinku prawdopodobnie zmierzymy się z Javedem, o ile uda mi się szybko te sefiry rozmieścić. Więc trzymajcie się, do zobaczenia jeszcze raz w kolejnym odcinku za tydzień prawdopodobnie. Na razie, no i...